Dobra, lecimy z materiałem. Ja jestem na Warszawa, centrum. Tam jakiś koncercik gra, ale o czym dzisiaj mowa? Dzisiaj mowa będzie o tym, dzisiaj mam rozkminę, jeśli chodzi o to, dlaczego ludzie nie wierzą albo nie zwracają uwagi na to, że można zarabiać tak fajne pieniądze z internetu. I tutaj dochodzę do wniosku, też po tych szkoleniach dzisiejszych, że żeby ktoś mógł w ogóle uwierzyć, że da się fajnie zarabiać z internetu, to trzeba po pierwsze zrozumieć technologię, blockchain, a tak łopatologicznie to zrozumieć Bitcoina. Zrozumieć Bitcoina, drogi kolego, droga koleżanko. I najgorsze jest to, że ja ci teraz mówię, ja ci mówię już 3 lata, zrób to, zrób tamto. Jakbyś przeczytał 2 lata mojego posta, na głupim zakupie Bitcoina miałbyś już, wtedy kiedy ja pisałem posta, on kosztował za sztukę 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy, przepraszam, 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych, a dzisiaj kosztuje nie 10 tysięcy złotych, tylko 10 tysięcy dolarów, nie złotych. To ile to jest? 4 razy tyle. Na samym Bitcoinie. Ja to mówię z tego względu, że martwi mnie to i nie chcę też, że ja jako osoba, która specjalizuje się w inwestycjach, specjalizuje się na rynku kryptowalut, martwi mnie to, że tak mało osób, martwi mnie to, że po prostu innych coś omija, i tak będą używać tej technologii, i tak będą używać Bitcoina, innych kryptowalut, ale po prostu już nie zarobią. I to mnie martwi. To mnie martwi, że może powinienem skupić się na mówieniu bardziej o technologii, bardziej o właściwościach, jakie daje Bitcoin. To jest coś, co jest na chwilę obecną już niezniszczalne. Jeżeli ty zrozumiesz, to jest tylko jedna z 10 cech, co odróżnia Bitcoina od innych walut. Ona jest niezniszczalna, jej nie dodrukujesz, to jest następna sprawa. Niezniszczalna, ponieważ 1% energii światowej już tak naprawdę zaangażowane jest w utrzymywanie sieci Bitcoina. Nawet, żebym nie skłamał, chyba Fed, amerykański Fed, czyli jedna z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych utrzymuje sieć Bitcoina, co się ostatnio nawet przyznali. Także to mnie martwi, że po prostu ciebie coś omija. Nawet nie coś, tylko omija cię po prostu możliwość uzyskania całkowitej niezależności finansowej. Tu nie chodzi o to, że ty możesz sobie, oczywiście ty możesz sobie dorobić. Ty możesz sobie dorobić, kontaktując się ze mną i ja ci powiem jak, bo ja już nie pracuję na etacie prawie 3 lata. Prawie 3 lata nie pracuję na etacie, jest coraz lepiej, ale martwi mnie, jeszcze raz podkreślę, martwi mnie, że po prostu tu już nie chodzi o to, że ktoś gdzieś tam coś musi kupić i tak dalej. Nie, nie musi. Martwi mnie to, że osoby są tak niechętne, żeby pozyskiwać po prostu wiedzę, czyli zastanowić się, czym jest Bitcoin, co ja w ogóle mówię, zastanowić się nad podażą i popytem Bitcoina, zobaczyć wykres z 10 lat, zobaczyć jakie instytucje wchodzą w Bitcoina, zobaczyć, że Microsoft jako jedna z największych instytucji na świecie po prostu szaleje za tą technologią, a ty siedzisz, nie chce ci się nawet poświęcić 15 minut, żeby jakąś małą prezentację wpisać sobie w YouTube, dajmy na to, Bitcoin, czym jest Bitcoin,
oglądnąć sobie małą prezentację, żeby dało ci do myślenia, żeby po prostu zaznajomić się. Nie, że ty od razu masz kupować Bitcoina, bo ja tak mówię. Coś przerwało. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żebyś ty od razu coś kupował. Chodzi o to, żeby chociaż na chwilę otworzyć umysł. Ja jestem przykładem człowieka, który nie pracuje już od praktycznie 3 lat, bo już dokładnie nie liczę co do miesiąca, bo to się stało z dnia na dzień, ale ja nie zapisuję tego. Po prostu na własnym przykładzie wiem, że to, że nawet po tych wzrostach, o którym ci mówię, że zobacz sobie mojego posta sprzed 2 lat. Dokładnie jest napisane, kup Bitcoina jest po 10 tysięcy złotych i to jest promocja. Mówili, że za drogo. No okej. Mamy 2 lata później, jest po 40 tysięcy złotych za sztukę. Mówią, że za drogo. Nie chcą się zastanowić. Ja zarabiam, moi ludzie zarabiają, a ty nie chcesz poświęcić godziny albo nawet 15 minut, żeby zaznajomić się, o co tak naprawdę chodzi. No, to powiedziałem. Mam nadzieję, że po tym filmie chociaż taka mała lampka się zapali, że... A sprawdzę, aż mnie łapa boli. Czekajcie, wezmę sobie tak o. Sprawdzę, czym jest ten Bitcoin. No, wejdę sobie, poświęcę 20 minut cennego czasu i już zobaczę, poczytam, czym... Co to tak naprawdę jest? Dlaczego to jest niezniszczalne? Dlaczego Microsoft się tym interesuje? Największe instytucje na świecie, banki centralne się interesują? A tobie się nie chce sprawdzić, poświęcić 15 minut, żeby uzyskać... Ja już nie mówię totalną wolność finansową, bo ja wiem, że uzyskam totalną wolność finansową. Co mam na myśli? To, że do końca życia już nie będę musiał pracować. Ja już nie będę musiał pracować do końca życia. To jest kwestia kilku lat, także... Bitcoin nie jest jeszcze za drogi, ale tak jak mówię, ja zajmuję się tym profesjonalnie. Jeżeli chcesz, żeby nie ominęło cię to, co i tak nastąpi, czy tobie się to podoba, czy tobie się to nie podoba, to i tak nastąpi. Ludzie na tym zarobią, bo zarabiają już od lat. Teraz będzie ostatni albo przedostatni cykl do góry. Cena zacznie się stabilizować za około 5 lat. Tak strzelam, bo tego nikt nie wie tak naprawdę, ale strzelam. Tak mniej więcej 5-10 lat, a ciebie to ominie. No niestety, ciebie to ominie, jeżeli nie podejmiesz decyzji, która po prostu da ci czas. Daj sobie czas, siądę godzinę, dwie i... Daj sobie czas, podejmij decyzję, żeby dać sobie czas, aby zaznajomić się, czym jest Bitcoin. Porównaj sobie to do złota. Są fajne porównania, jeżeli chodzi o złoto, Bitcoin, bo złoto jest uważane za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji na świecie. Porównaj sobie złoto, Bitcoin, znajdź sobie takie porównania, albo ja zrobię takie porównanie, albo napisz w komentarzu, to zrobię szybciej takie porównanie. Tak, żeby po prostu znajomi, rodzina nie mieli mi do zarzucenia. Damian, dlaczego mi nie powiedziałeś, że to nie są jakieś tam zabawy w internecie, tylko to jest poważna sprawa. Bitcoin nie jest zabawą, to jest poważna sprawa. To jest waluta światowa, która no nie ma sobie równych. Nie ma sobie równych. I tyle. No. Dobra, to było tak ogólnie, żeby się lampka zapaliła, że teraz jeszcze jest najlepszy moment, żeby zaznajomić się z tą technologią i najlepszy moment, żebyś posiadł wiedzę na ten temat. Dobra. Także do następnego filmu. Pozdrawiam. Cześć.